Projekt Młodzi na Start jest adresowany do osób młodych, czyli takich, które nie ukończyły 30 roku życia, nie uczą się stacjonarnie, to jest dziennie, nie pracują i nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. To są tak zwane osoby typu NET, czyli niepracujące i nie uczące się, nieaktywne zawodowe po prostu. Dla tych właśnie osób agencja ma dotację inwestycyjną w wysokości ponad 23 tysięcy złotych. Plus 2600 zł netto miesięcznie przez 6 miesięcy wsparcia pomostowego. Łącznie to daje kwotę ponad 38 tysięcy złotych, czyli niemałą jak dla młodej osoby, która chce rozpocząć działalność gospodarczą. I kolejnym ważnym warunkiem jest to, iż osoby te utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 roku. To są te główne kryteria, które pozwalają takim młodym osobom zadzwonić do nas, przyjść, złożyć formularz rekrutacyjny i otrzymać pieniążki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja jest otwarta. W projekcie Młodzi na Start może się zakwalifikować w sumie 90 osób. Niestety są to ostatnie do rozdania tak duże pieniądze, które są dostępne w perspektywie finansowej. Gdzie zatem zgłaszać się, tym bardziej, że zostało niewiele miejsc? Zachęcamy, aby przychodzić do naszego biura projektu Aleja Najświętszej Marii Panny 24, ale także odwiedzajcie naszą stronę internetową www.arr.częstochowa.pl i tam w zakładce projekty aktualne Młodzi na Start znajdziecie więcej informacji na ten temat, formularze rekrutacyjne i regulamin udziału w projekcie.